Anna Tomczyk, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na serwis informacji z Podkarpacia. Oto skrót tematów dnia. Jeśli poślizg, to kontrolowany, czyli sposób na bezpieczeństwo na jesiennych drogach. Polecam podszkolić się w niektórych kontrolowanych poślizgach, bo przydaje się to życiu. Mielecki dworzec autobusowy bliżej pasażerów i prywatnych przewoźników. Musimy go po prostu zaadaptować tak, żeby on był bezpiecznym, czystym, przyjemnym obiektem dla pasażera. Super nowoczesny mammograf w stalowej woli. Jest to nie tylko Ferrari, ale jest to czerwone Ferrari. Derbowa niedziela na piłkarskich stadionach. Zaczynamy od wypadku, do którego doszło dziś w Łańcucie. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu karetki z Toyotą na skrzyżowaniu dróg. W piątek i sobotę na podkarpackich drogach było w sumie 10 wypadków. Mówimy o tym, bo z dnia na dzień zmieniają się warunki pogodowe. Raz śnieg, raz deszcz, to znów słońce. Są jednak kierowcy, którzy nie boją się poślizgu. Dziś nawet prezentowali umiejętności w Rzeszowie. Ale reporterka Aktualności poleca to tylko wprawionym. Karolina Ciesielska. Choć dziś warunki na podkarpackich drogach były dobre, kierowcy powoli przygotowują się do zmieniającej się pogody. Mgła, tak jak pani wspomniała, deszcz, jeszcze nie mam wymienionych opon. Muszę się niestety hamować na drodze. No i jest ciężko, jest, no ale to Polska, takie warunki. Wydaje mi się, że gdyby nie deszcz, to by było całkiem w porządku, bo jest dość ciepło. Tutaj w Rzeszowie akurat jest sucha droga, a tak jak myśmy przyjechali z Przeworska, no to tam padało i droga mokra, śliska, ciężko się jeździ. W takich warunkach niewiele trzeba, żeby stracić panowanie nad samochodem i wpaść w poślizg. A ponieważ prawdopodobnie to jeden z ostatnich bezdeszczowych dni tej jesieni, policjanci apelują do kierowców o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. Pada deszcz. Często temperatura nagle spada, więc ten padający deszcz bardzo często marznie. Poza tym no, jesień, czyli spadające liście. I pamiętajmy, że jesienne liście na jezdniach w połączeniu z deszczem mogą być bardzo zdradliwe. O tym, jak samochód zachowuje się w czasie poślizgu i jak należy się wówczas zachować, wiedzą amatorzy driftu. Drift to nic innego jak technika jazdy w kontrolowanym poślizgu. Zawodnicy zmierzyli się dziś podczas festiwalu motoryzacyjnego w Rzeszowie. Jak przekonują, umiejętności, którymi chwalą się na torze, nieraz przydały im się na drodze. W drifcie bardzo ważne jest wyczucie po prostu samochodu, bardzo szybkie, bo często po prostu kierowcy, którzy wpadają w poślizg, nie wyczuwają tego pierwszego momentu i po prostu uderzają w cokolwiek. A drifterzy mają po prostu taką zdolność, że bardzo szybko wykrywają to, ten uślizg z tylnej osi i potrafią wyprowadzić samochód z takiego poślizgu. Przede wszystkim przydałaby się lekcja driftu wielu ludziom jeżdżącym po drogach, ponieważ nie powiem, żeby umiejętności jazdy na torze nieraz wyciągnąłem je z opresji na prawdziwej drodze. Także naprawdę polecam podszkolić się w niektórych kontrolowanych poślizgach, bo przydaje się to w życiu. Ale jak dodają organizatorzy, pod czujnym okiem fachowców i w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, bo pomylić się mogą nawet ci najlepsi. Autobusy miejskie, podmiejskie i międzymiastowe, do tego prywatne, ale też pociągi. Wszystko w jednym miejscu. Władze Mielca chcą wreszcie zmienić los pasażerów. Dworzec autobusowy stanie się też kolejowym, doczeka się remontu, a prywatni przewoźnicy dostaną zielone światło do tego, by wjechać tu na równych prawach. Już 1 listopada obiekt przejmie miejska komunikacja samochodowa, a potem jest szansa, że podróżni przestaną o mieleckim dworcu mówić przygnębiający albo jeszcze gorzej beznadziejny. Adam Bienias. Dworzec, ważna wizytówka każdego miasta. Na Mieleckim trwa wielkie oczekiwanie. Jedni czekają na spóźnione autobusy, inni po prostu na zmiany. A beznadziejnie wygląda ten dworzec. Po prostu beznadziejnie. Jak wygląda? Przygnębiająco. A co się powinno zmienić? Punktualność przejazdów. Tak myślę, zwłaszcza w zimie. Remont by się przydał tutaj. Oczywiście. Niestety, jak się okazuje, to nie jedyne zastrzeżenia mieszkańców. Według mnie brakuje właśnie kursów, bo jak na przykład kończymy lekcję, to trzeba czekać 2 godziny nawet czasem. Coraz więcej osób właśnie dlatego wybiera busy prywatnych przewoźników, ale te niestety od kilku lat nie odjeżdżają z mieleckiego dworca.
To skutek tego, że zarządzający tym terenem narzucili przewoźnikom zbyt wysokie opłaty. W efekcie prywatni przewoźnicy mijają dworzec szerokim łukiem, korzystając z mniej lub bardziej nadających się do tego celu przystanków w różnych częściach miasta. Samorząd Mielca uważa, że to błąd, a w interesie mieszkańców jest takie wykorzystanie opustoszałego obecnie dworca, aby w tym jednym miejscu stworzyć rodzaj centrum dla komunikacji miejskiej i podmiejskiej, międzymiastowej, a w przyszłości też kolejowej. Mamy tak w planie, że każdy mieszkaniec miasta Mielca, jak i jakby obywatel Polski nie tylko, będzie mógł w tym jednym miejscu wiedzieć, że o danej godzinie w dany sposób odjeżdża dany przewoźnik. Od 1 listopada nowym administratorem dworca będzie mielecki MKS, który już teraz ma związane z tym konkretne plany. No póki co musimy go po prostu zaadaptować tak, żeby on był bezpiecznym, czystym, przyjemnym obiektem dla pasażera, gdzie pasażer może spokojnie poczekać na odjeżdżający autobus, żeby był dobrze odprawiony, żeby pasażer posiadał pełną informację. Kolejny cel to przyciągnąć w to miejsce jak najwięcej przewoźników, a w tym pomóc mają nowe stawki opłat. Za korzystanie z przystanku maksymalnie 50 groszy, za wjazd na dworzec złotówka. Było już też specjalne spotkanie z przewoźnikami. Z grona ponad 10 firm zaproszonych, zarówno prywatnych, jak i o znacznie dużej skali, w zakresie, zasięgu, skorzystało z zaproszenia 7 przewoźników. Rozmowy z przewoźnikami wciąż trwają. Wiadomo też, że utrzymanie tej infrastruktury może kosztować nawet 600 tysięcy złotych rocznie. Ale to nie koniec planów. Kolejne są związane z przystosowaniem obecnego dworca do obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego. Władze miasta chcą w tym celu skorzystać z unijnego dofinansowania w ramach mieleckiego obszaru funkcjonalnego. Nowe narzędzie do walki z rakiem piersi mają lekarze w Stalowej Woli. Najnowocześniejszy w Polsce aparat mammograficzny zainstalowano w szpitalu Sanus. Radiolodzy twierdzą, że to sprzęt jak Ferrari wśród samochodów. Pozwala wykryć zmiany nowotworowe w najwcześniejszym stadium. W listopadzie ruszą tam bezpłatne badania profilaktyczne z programu przeciwdziałania chorobom nowotworowym, a sprawdził to Zenon Dubis. Lekarze radiolodzy przekonują, że nowy aparat zapewnia najszybszą i najpełniejszą diagnozę. Zdaniem doktora Krzysztofa Antonowicza to milowy krok w dziedzinie diagnostyki raka piersi. Jest to nie tylko Ferrari, ale jest to czerwone Ferrari. Jest to aparat, na którym możemy wykonywać mammografię cyfrową. Następnym stopniem jest tomosynteza, czyli warstwowe badanie piersi. Następnym stopniem, jeśli mamy wątpliwości, wykonujemy tak zwaną mammografię spektralną z podaniem środka cieniującego. Po wyjaśnieniu i otrzymaniu diagnozy w badaniach obrazowych mamy również możliwość wykonania biopsji stereotaktycznej na specjalnym stole. Jak przekonują lekarze, nie ma mowy o tym, aby przeoczyć niebezpieczne zmiany zachodzące w badanej tkance. A w przypadku raka wykrycie ich we wczesnym stadium ma ogromne znaczenie dla skuteczności leczenia. Przyspieszamy proces diagnostyczny. Jak wiemy, największym problemem jest szybka diagnostyka. Tu jest wąskie gardło, jeżeli chodzi o te programy onkologiczne. Stąd m.in. decyzja o zakupie nowoczesnego mammografu i udziału w ministerialnym programie bezpłatnych badań. To także efekt współpracy szpitala z Amazonkami. Od wielu lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Amazonek, stalowowolskich i regionalnych. Pomagamy Amazonkom. Postanowiliśmy, że ta pomoc się rozszerzy, więc w związku z tym zakupiliśmy najnowszej generacji mammograf. Badania profilaktyczne, które ruszą w listopadzie, obejmą ponad 200 kobiet. Podobną akcję przeprowadzono w szpitalu Sanus wiosną. Wtedy dotyczyła badań w kierunku raka płuc. Okazało się, że wśród 200 badanych pacjentów wykryto 4 przypadki wczesnego stadium choroby nowotworowej. Na szczęście w porę postawiona diagnoza pozwoliła na skuteczną terapię. W tej dziedzinie szpital współpracuje z ośrodkami w Rzeszowie, Krakowie i Gliwicach. Mieszkańcy Podkarpacia spisali się na medal, rejestrując najwięcej produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce. Na listę Ministerstwa Rolnictwa trafił właśnie 200. produkt. Dziś certyfikat odebrali producenci boczku swojskiego z Wieżawic, firma OSIP. Na liście produktów tradycyjnych i regionalnych Ministerstwa Rolnictwa najwięcej jest wędlin i wyrobów mięsnych z Podkarpacia, aż 67. Do tego po 45 gotowych dań i potraw oraz wyrobów cukierniczych i piekarniczych, a także 16 produktów mlecznych, głównie serów kozich i owczych. Wszystkie produkty zaprezentowano dziś w Urzędzie Marszałkowskim podczas drugiego podkarpackiego pikniku produktów tradycyjnych i regionalnych. Przypominano, że ich certyfikacja to nie tylko sposób na zachowanie dawnych przepisów i smaków. Producenci z certyfikatami mają większe możliwości promocji i sprzedaży, ale też sięgania po unijne dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dobrą tradycją Podkarpacia jest też taniec. Prawie 40 grup i par tanecznych z 5 województw wystąpiło dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. To w ramach 30. ogólnopolskiego konkursu tradycyjnego tańca ludowego. Nagrodę główną zdobył zespół folklorystyczny Szamotuły z Wielkopolski. Na podium znalazł się też zespół pieśni i tańca Rochy z Sędziszowa Małopolskiego. No chyba pasja, no chyba ta chęć zaprezentowania piękna naszego folkloru. Bo przecież ziemia szamotulska, wielkopolska, była pod okupacją wiele lat, ale w naszych rodzinach zostały zachowane tradycje i zwyczaje folkloru szamotulskiego. Ksiądz, jeżeli w okresie pod zaborami młodzi chcieli wziąć ślub kościelny, to warunek był, że musieli do kościoła przyjechać w strojach szamotulskich. Także jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tańczyliśmy właśnie polka z nogi, druga grupa tańczyła tramelkę oprócz tego i polka z nogi, polka w lewo, takie właśnie tradycyjne, nasze, sędziszowskie praktycznie. Zachęcamy właśnie młodzież, a są właśnie takie osoby, które chcą z nami tańczyć. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że chcą z nami, nie wstydzą się różnicy pokoleń, a jednak są z nami i tańczą. Miała fanów w Polsce i na całym świecie, choć naprawdę nazywała się Kazimiera Sobczyk, wszyscy znali ją jako Kasię. Artystkę pochodzącą z Tyczyna pod Rzeszowem do dziś przypominają jej przeboje Biedroneczki są w kropeczki czy Nie bądź taki szybki Bill. Dziś w Ośrodku Kultury imienia Katarzyny Sobczyk w Tyczynie odbył się 5. festiwal jej piosenek o Złotą Różę Małego Księcia. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, też niewielki kram. Tym hitem w 1964 roku na festiwalu w Opolu Katarzyna Sobczyk wyśpiewała sobie nie tylko pierwsze miejsce w kategorii piosenka rozrywkowa i taneczna, ale i drogę do sukcesu. Przez kolejne lata zachwycała jurorów opolskiego festiwalu takimi utworami jak Nie bądź taki szybki Bill czy 13, zdobywając liczne nagrody. Ale swoją przygodę z Big Beatem artystka rozpoczęła wcześniej. Urodzona w podrzeszowskim Tyczynie piosenkarka debiutowała w Koszalinie jako wokalistka amatorskiej grupy Biało-Zieloni. W 1963 roku znalazła się w Złotej Dziesiątce drugiego festiwalu młodych talentów w Szczecinie. Później występowała z takimi zespołami jak Czerwono-Czarni czy Wiatraki. W latach 80. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie nagrała dwie płyty solowe. Do Polski wróciła w 2008 roku chora na raka piersi. Zmarła dwa lata później w hospicjum w Warszawie. Dziś pamięć o talencie i muzyce artystki wciąż jest żywa. W Tyczynie już po raz 5 odbył się dziś festiwal piosenek Katarzyny Sobczyk o Złotą Różę Małego Księcia. Chcemy, aby repertuar i dorobek artystyczny Kasi Sobczyk przetrwał. Po prostu chcemy ją popularyzować. I udaje się, bo zainteresowanie festiwalem, szczególnie wśród młodzieży, z roku na rok jest coraz większe. Przede wszystkim jej głos robił wrażenie już od najmłodszych lat, od jej tej najwcześniejszej kariery i do dzisiaj jest naprawdę zniewalający. Miała niesamowity dar, ale też niesamowitą ekspresję. Mamy bardzo duży problem, jak nagrodzić tych najlepszych, bo tych najlepszych jest coraz więcej. W tegorocznej edycji festiwalu wzięło udział ponad 50 młodych wykonawców z całej Polski. Mieszkańcy Rzeszowa i goście dziś żyli także wspomnieniami koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha. W Wojewódzkim Domu Kultury pomysłodawcy koncertu promowali płyty i zaprezentowali film z tej wielkiej imprezy, która od 13 już lat w Boże Ciało gromadzi wymarzoną dla artystów wielotysięczną widownię. W tym roku koncertu wysłuchało podobno aż 40 tysięcy osób. Jest to jedyny na świecie tak wielki koncert, gdzie na scenie staje około 200 artystów naraz, a śpiewa cała publiczność. Mnie się w ogóle marzyło przez wiele lat, żeby zagrać taki koncert, żeby nie występować przed ludźmi, tylko żeby ludzie przyszli sobie zaśpiewać, a ja im zorganizuję najlepszą, jaką tylko możliwa, orkiestrę akompaniującą. I człowiek naprawdę może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy, a nie wtedy, kiedy jest konsumentem. I dlatego są ludzie szczęśliwi. I proszę zauważyć, że po koncercie nie ma głosów, że ten pięknie występował albo ta pani ładnie wyglądała, tylko wszyscy, którzy tu byli, mówią: ojej, jak tu było dobrze, muszę jeszcze w przyszłym roku tu przyjechać. My nie wiemy,
A może chciałbym powiedzieć tak po Bożemu trochę. Trzeba się zapytać tego szefa z nieba, to on wie lepiej. Jak to się dzieje, że właśnie tyle ludzi przybywa. Tytuł tego koncertu jest Jednego serca, jednego ducha. I my jakby sami dorastamy do tego, byśmy byli jednym sercem, jednym duchem. A to postrzegamy, że jest możliwe tylko w Bogu. Poza Nim nie da się tego zrobić. I ten koncert jest takim fenomenem. No. No i rozśpiewało nam się Podkarpacie. Zespół Diabeł Boruta uderzy teraz w inne tony. Będzie to rock folk, mocne gitary, szybka perkusja i odwołanie do wierzeń i legend. Grają w pięcioosobowym składzie i właśnie udało im się wydać płytę w niemieckiej wytwórni. Mają pozytywne recenzje z całej Europy, także Stanów Zjednoczonych i Japonii. No i mają też teledysk promujący Podkarpacie. Zespół gra od 4 lat, teraz zdecydował nagrać teledysk do swojej drugiej płyty Stare Ględźby, czyli opowieści. Ostatnie sceny powstawały tu, w wiosce Fantazy w podprzemyskich Kunkowcach. Wcześniej grupa pracowała w Pizunach na Roztoczu i Lipowcu w Beskidzie Niskim. Przyjechaliśmy tutaj, bo mamy świetne miejsce ze świetnym klimatem, a niespotykane raczej w Polsce, szczególnie, że wystarczy się rozglądnąć. Wygląda to rewelacyjnie. Płyta nagrana jest w języku polskim, a promuje także polską, ukraińską i białoruską poezję. To 14 kompozycji, które, jak twierdzi lider grupy, spodobały się już za granicą. Zespół zebrał pozytywne recenzje także w Stanach Zjednoczonych. Jest to metal folk, rock folk, muzyka do tupu, przy tupu nogą. No myślę, że wszystkim się podoba ta muzyka. Członkowie zespołu pochodzą z Rzeszowa, gdy nie grają folkowego rock'n'rolla, pracują m.in. w administracji samorządowej, w rzeszowskiej WSK i na Politechnice. Ich teledysk ma promować ciekawe miejsca regionu. Mamy już spore doświadczenia w tworzeniu filmów, zarówno teledysków, jak i amatorskich produkcji filmowych. Także to będzie kolejna rzecz w naszym filmowym portfolio. Zespół nagrał płytę w Radiu Rzeszów, promujący ją koncert zaplanował na 21 listopada. W aktualnościach sport. Piłkarski weekend w regionie stał pod znakiem derbów. W Tarnobrzegu w najciekawiej zapowiadającym się meczu 13 rundy drugiej ligi Siarka zmierzyła się ze Stalą Mielec. W pierwszej połowie lider z Mielca zagrał defensywnie. Ze strony Siarki zabrakło jednak skutecznego wykończenia akcji. Gole padły w drugiej odsłonie. Najpierw po kontrze Mielczan faulowany na 19 metrze był Nowak. Rzut wolny egzekwował Christian Göttinger, a tor lotu piłki zmienił Sebastian Łętocha i było 1-0 dla najlepszej obecnie drużyny drugiej ligi. Siarkowcy odpowiedzieli 4 minuty później. Marcin Stefanik asystował przy bramce, której autorem był eks-stanowiec Maciej Domański. Wynik 1-1 utrzymał się do końca spotkania. Zapowiadał się mecz walki i taki był. Obie drużyny dążyły do zdobycia zwycięskiej bramki, wygrania meczu. Nie udało się. I z jednej i z drugiej strony było dużo zaangażowania, jak to w derbowych pojedynkach. Z tym, że nie ukrywam, że mam taki niedosyt po tym meczu. Stal Stalowa Wolan z dalekiego wyjazdu przywiozła komplet punktów. Liderem pozostała Stal Mielec. W trzeciej lidze piłkarskiej derbowy mecz w Rzeszowie między Resowią a Polonią Przemyśl rozczarował. W pierwszej połowie okazje bramkowe tak z jednej, jak i z drugiej strony można było policzyć na palcach ręki. Drugie 45 minut to już ciekawsza gra Resowi, ale gospodarze byli wyjątkowo nieskuteczni. W 68 minucie mogli zostać skarceni przez Arkadiusza Gosy, ale strzał kapitana Polonii został zablokowany. Resowia tradycyjnie przycisnęła w samej końcówce, jednak nawet w sytuacjach sam na sam napastnicy rzeszowian zawodzili. Resowia Polonia 0-0. W tabeli trzeciej ligi prowadzi Motor o 2 punkty przed Stalą Rzeszów i 3 przed Karpatami. Resowia jest czwarta. Po sportowej rozgrzewce będzie bardzo chłodny prysznic, za chwilę morsy wejdą do wody. Wyczyny ludzi, którym nigdy nie jest zimno w prognozie pogody, Adama Bieniasa. Zapraszam do oglądania. Do zobaczenia.